Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest poniedziałek po południu. Emocje już takie opadły po urodzinach i dzisiaj chciałam zrobić taki odcinek na Waszą prośbę w podziękowaniu również dla nas z dnia wczorajszego z urodzin. Nie pojawił się on ani wczoraj w niedzielę, nie pojawi się dziś, dopiero jutro, bo nie miałam czasu go złożyć. Dzisiaj też tutaj od rana walczę z tym, co z kolei widzieliście wczoraj, bo ten odcinek pojawi się we wtorek. We wczorajszym poniedziałkowym odcinku widzieliście tutaj, jaka sytuacja znowu mnie dopadła i walczę. No i tak wspominam sobie wczorajszy dzień. Goście się już rozjechali. Artur, Agnieszka. Już się drą. Dzisiaj jest niedziela i miał być taki odcinek luźny. Chciałam Wam pokazać fajne miejsce, ale sytuacja się u mnie dynamicznie zmieniła. Tego filmu by tak naprawdę nie było, ale jest bardzo dużo życzeń tutaj od Was i na SMS-y, i na Messengera, na Facebooku pod Krzysia filmem, więc taki film jest urodzinowy. Tak, dzisiaj mam urodziny. 20. Przybyło mi 2 latka, bo zawsze do tej pory były 18, a teraz są już urodziny 20 okrągłe. I zaskoczenie tutaj miałam niesamowite. Na samym początku, kochani, bardzo, ale to bardzo Wam wszystkim, każdemu, wyjątkowo, osobiście i każdemu z osobna bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, za słowa ciepła. Tutaj dziękuję też mieszkańcom mojej wsi i okolic, sąsiadom, rodzinie, mężowi, moim przyjaciołom za to, co mi tutaj zorganizowali, zgotowali. No i przede wszystkim księdzu Krzysztofowi i księdzu Januszowi, sąsiadce Sabince, Ali, no wszystkim bez wyjątku. Podziękowania już za mną i takie właśnie wstawki ze wspomnień wczorajszych będę tutaj wstawiać. Niespodzianka przeogromna. Ja do końca nic nie wiedziałam. To była jedna wielka konspiracja, jak się okazuje, bo tutaj oprócz moich urodzin, które przypadają w dzień ojca, także obchodziliśmy dzień ojca. Ja konspirowałam, jak tutaj tatusiowi zrobić niespodziankę. Krzyś konspirował z Arturem, jak go tutaj przemycić do mnie, żebym ja nie wiedziała. Agnieszka konspirowała z kolei z Edziem, jak dograć torta i wszystko. A mamusia konspirowała z moją córką. A ja prócz tego, że konspirowałam, jak zrobić tutaj całe urodziny tatusiowi, znaczy dzień ojca tatusiowi, to jeszcze konspirowałam z Jolą tutaj z naszej wioski, jak zrobić niespodziankę pani Sabinie w kościele. Bo pani Sabinka po 15 latach sołtysowania zrezygnowała, nie przegrała w wyborach, ale zrezygnowała i powiem Wam, że to taka osoba, która oparła się niejednej burzy. I wczoraj msza była tak jakby dedykowana pod jej osobę. To się wszystko zbiegło, bo tutaj też i ksiądz uczestniczył w tym. Ksiądz też wiedział, że tutaj będzie szykowane coś dla pani Sabinki, ale też wiedział, że będzie szykowane coś dla mnie i tak i konspirował tu ze mną i konspirował z resztą. Także słuchajcie, konspiracja zakrojona na szeroką skalę. Ale słowa kazania, to już zresztą widzieliście w Krzysia filmie, to ja się nie będę powtarzała, to było wszystko tak jakby natchnione, bo było i kierowane do pani Sabiny i tutaj do mnie i do wszystkich mieszkańców, także to było coś wyjątkowego, msza przepiękna, za którą tak naprawdę należy się wielkie podziękowanie księdzu Krzysztofowi i księdzu Januszowi, którzy są ludźmi wyjątkowymi, naprawdę wyjątkowymi. Wszystkich nie przytulę. Dobrze, to po kolei. Co jest? Co? Wiedziałam! Wiedziałam! Yeah.
moje. Wszystkiego najlepszego, anioł. Dam dzisiaj koło Artura. O, to ja mam dzisiaj, to mój tak. dzień. O tutaj kurde, ale cię jest biedny dzień, kobiety cię obsiadły. Nie, ty chodź tylko do środka. On się bliżej Agaty, ty, jego pan ciągnie do Agaty. Nie patrzę, co się dzieje. Mam nadzieję, że Malin tutaj gdzieś nie masz za ogrodę. Nie, Malin nie ma. Pójdą podrywać. Maliny są na ogrodzie. Wczoraj Edziu z Agatą właśnie wszystkie maliny wyzrywali. Co oni tam robili, to ja nie wiem. A wy gdzie chodzicie malin? Ty musisz a my żeśmy pole oglądali po zalanym deszczu. Aha. A oni maliny buszowali. Aha, w malinach, z malinami nie wiem, co oni robili. Teraz to ci powiem, że musisz iść sprawdzić, czy oni ci w nocy ogródka nie wyplewili. No właśnie. No. A to by była niespodzianka. Po męża mi nie sądzę, że nie. Chyba nie. No i tak tutaj ja to teraz... bym inny ogródek wyplewał. Agnieszka skromnie ze słoika wali. Słuchajcie. Ona już ze słoika wali. A my tu drówko. Skromnie. Tak, i dzisiaj powiem, że dobraliśmy się do Edziowego gąsiorka. Tak. To jest ta wiekopomna chwila. Bardzo i dobra. Obracamy dzisiaj jego gąsiorek. Ja to tak piję. On już garnka kamiennego. Tylko, że Krzysiu, coś ci nie pykło, bo tam są czereśnie. Czereśnie, kochani, czereśnie. Tylko czereśnie z tego nie zostało. O, jak to się zaczęło? Tak żeśmy się zastanawiali, czy dzisiaj nie zrobić live'a, ale nie, bo jest za wesoło i tutaj podejrzewam, że oj, mielibyście ubaw. I tak się będziecie śmiać tutaj na filmie, ale konspiracja była totalna. Ja do końca nie wiedziałam, co te, już nie powiem szuje, ale co ta moja kochana familia i przyjaciele kombinują. I zaczęło się w sumie już ponad tydzień temu, jak to Edziu z Agnieszką zabrali mnie właśnie do Parku Murzakowskiego. To była ich inicjatywa. Tam czekała pierwsza niespodzianka tak naprawdę na mnie, bo bukiet potężnych róż, wino i spacery i wycieczki i lody w zamku jako królowa. Także to była to się zaczęło wtedy. Ale mi powiedzieli, szykuj się na kolejne. Do tego zadzwonił Krzyś, nie znasz, co ci jeszcze czeka. I wiecie, tak siedziałam jak na takiej beczce prochu, co oni mi wymyślili. W piątek jestem, to był piątek, tak? Tak. Piątek. Jestem na ogrodzie, pracuję sobie i też taka była sytuacja. Edziu presował wtedy już siano, przyjechał tutaj sąsiad i śmiejemy się, mówi chodź tutaj do płotu. No ja podeszłam do płotu, przyjechali znajomi oglądać łąki, czy można kosić. No i tak patrzę, jedzie jeszcze samochód i ja mówię, tak ci stoją na drodze, zastawiliśmy tą drogę i ja mówię tak, no jeszcze paintball jedzie. Ale tak trochę mi zajęło to. Oglądam się, patrzę, chwila, przecież to jedzie moje punto. Mówię, tatuś chyba coś zapomniał. Patrzę, wysiada Krzyś, ale są jeszcze dwie osoby. I taka myśl, kurczę, paintballowców zgarnął po drodze. Wychodzi Artur i pyta się, nie poznajesz? No nie, nie poznaję. A on mówi, to ja Artur. Jaki Artur? No Esiok! Artur z kanału właśnie Esiok. Tak, żeśmy się też poznali. Tworzymy taką tutaj paczkę. Przyjechał z żoną. Niesamowite zaskoczenie. Tak, oczywiście. Jest bardzo fajnie. Z Dolnego Śląska tutaj jest wasz... Zachodniopomorskie. No, Zachodniopomorskie to jest bardzo duża przepaść, a najwięcej to chodzi o ludzi. Są tak świetni wszyscy. Nawet jak kogoś się nie zna, no to jest super osobą. Nie to, co tam gdzieś u nas jest troszeczkę inaczej. Nie wiem czemu, ale jesteśmy tak z żoną mega, ale to bardzo mega zadowoleni i szczęśliwi. Ludzie u nas naprawdę są taką świetną społecznością, co ja zawsze podkreślam. Artur już miał okazję się z Agatą przekonać. Było, jak widzieliście, bardzo wesoło. Edzia Gąsiorek został tknięty i o dziwo za jego pozwoleniem, także tutaj nie musieliśmy się skradać do tego słynnego Edziowego gąsiorka z szlachetnymi miodami pitnymi.
Było fajnie, naprawdę fajnie tutaj wspominamy, jeszcze zanim Artur z Agatą odjechali, to żeśmy się tutaj śmiali, bo takich historyjek mieliśmy tutaj bardzo dużo do wspomnień, do wspominania, do śmiania się i powiem Wam, że na każdym etapie życia powinniśmy umieć się bawić, cieszyć. Nie jest to domeną tylko dzieci do pewnego wieku, czy domeną ludzi potocznie mówiąc szurniętych. To jest domeną wszystkich zdrowych ludzi. Zdrowy człowiek potrzebuje życia, potrzebuje radości, potrzebuje odrobiny szaleństwa, odrobiny dziecka na każdym etapie życia. To, że kończymy 40, 50, 60, 70 lat, nie stopuje nas w niczym, a wręcz przeciwnie, dopiero mając 50, 60 lat, tak naprawdę wszystko nam wolno. Mamy doświadczenie, mamy odchowane, w cudzysłowie, odchowane dzieci. Mamy bagaż doświadczeń, smutków, trosk, łez. Przeszliśmy niejedną burzę, niejedno piekło, z niejedną artylerią żeśmy się zmierzyli. I jak te dęby takie, które są bardzo zakorzenione, kamerzysta zaraz zarobi tutaj w czapkę, potrafiliśmy się oprzeć temu wszystkiemu i powinniśmy się radować, powinniśmy się cieszyć tym życiem, nie patrzeć, co powie sąsiad, co powie ktoś, bo mi nie wypada. Właśnie dopiero teraz nam wypada. Sąsiedzi są tacy sami, jak zobaczą, że my się wściekamy, to i oni się będą wściekać. Stres był, owszem. No i tutaj to już jest taka, no też zasługa tej opani w okularach i tego pana obok. To oni tutaj konspirowali. Ja poszłam do kościoła, Agnieszka powiedziała, że nie przyjeżdża, jeszcze dzisiaj rano do niej piszę, a ona, wiecie co, umiera. Ona umiera. Ja mówię, a ty, mówię, na pewno przyjedziesz. I takim głosem do mnie, jakby naprawdę już 2 godziny przed śmiercią, Reniu, ja leżę w łóżku z kotem. Ja mówię, tak, ty jedziesz z kotem, leżysz z kotem. Ja mówię, ty chyba już, a stuknęła bramka. Ja mówię, Artur, ona wchodzi. Artur wyleciał, zobaczył, mówi, ty, ale jej nie ma. Ja mówię, ona gdzieś tutaj jest, ja to czuję. Boże, kochany, słuchajcie, zabrakło mi słów, Edziu, pomóż. Nie, no to ja żeś się spakowała, tak kombinuj teraz, kurczę. Ale ja wam powiem tak, dojechałam z tym tortem, filmik zobaczycie, byłam przerażona, bo wiedziałam, że Renia mnie ukatrupi, z księdzem też, ksiądz też wiedział, że mnie nie będzie na mszy. Nawet ksiądz czekała przeciwko mnie, to już jest dramat. Była wielka cisza, tutaj Krzyś też nie miał pojęcia, że ja przyjadę, ale on to wszędzie wszystko wywęszył, więc nawet on mnie wywęszył. Pierwszy przed kościołem przyleciał i sprawdzał, gdzie twój samochód jest. Po wejchu, Agnieszka. Za drzwiami stała, w pokoju za drzwiami. Obstawiałem, że jesteś na górze, pomyliłem się o parę metrów. Piątek. Ale najlepsze było to, że mówię do Edzia, słuchaj, ale do tego torta to ja nie mam świeczki, no bo u ciebie pełno świeczek. A on mówi, ale ja nie wiem, gdzie są te świeczki. Mówi, ale tak patrzymy, są te grube. No jak te grube? Słuchajcie, my tak naprawdę byliśmy już w stresie, nie? Że, ale znaleźliśmy świeczkę. No jak u pszczelarza nie ma świeczki? No słuchajcie, no jak? Gromnicę chcieli mi wstawić już do tortu, wiecie co? Jest mściwa, bo Krzysiek by wziął palec, wyciągnął, położył na bok. No. A ona go, tego mucha, wzięła, kuś... i jeszcze na koniec ulatowała. Ale mówi, że już mi coś w oczach. No, będzie nadstałam, to słyszę. Agnieszka, Agata, ona, słuchajcie, łapie se kolację. Tutaj też wam powiem taką śmieszną historię. Jak jest wesoło? No oczywiście, że jest włączone. Ale słuchaj. Ale muszę wam tutaj powiedzieć też, jak było, no jak oni przyjechali, nocleg, no, tutaj nocleg mają zaraz w agroturystyce. No i tak pierwszy dzień zrobiłam kolację, to, tego, pojedli. No i idą, ja mówię, słuchaj, weź sobie coś jeszcze, bo może rano poleżycie sobie dłużej, może to, może tamto, to zjesz sobie. Nie, 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 my nic nie chcemy. Wiecie co, ja wstałam, poszłam, zrobiliśmy obrządek, chyba było 7:30. Patrzę, oni już na podwórku są, no dobra, zrobiłam śniadanie, zjadłam. Idą spać. To było wczoraj. Tak, idą spać wczoraj, a Agata mówi tak,
Renia, a mogę ja sobie kanapkę zrobić? I ja mówię, wiesz ty co? Ja mówię, ale żeś mi teraz dosoliła. No dałam, wyprowiantowałam ją tam, dałam jej jedzenia. Dzisiaj rano po 7 patrzę, nie ma. 8 nie ma, w 8:30 nie ma. Ja mówię, tak, dostała jedzenie, to śpi. No i oczywiście nie mogło zabraknąć dla moich wyjątkowych gości wyjątkowych lodów w Mieszkowicach, gdzie nawet Artur stwierdził, że są przepyszne. A potem jeszcze wybraliśmy się na Wydmy i zrobiliśmy Krzysiowi kawał. I teraz można by było zaśpiewać, a teraz idziemy na jednego, ale nie. My teraz robimy tutaj cięcie i jedziemy na lody. Zabieram was wszystkich na lody. Renia kto stawia? Jest za? Ja nie. Stawiam. Nie widzę sprzeciwu. Jedziemy na lody. Przyjechaliśmy jakby gdzie, jak nie do Lucynki. No i już na starcie nie ma gdzie zaparkować. My zaparkowaliśmy z jednej strony, Agnieszka z drugiej, bo na dwa samochody. I kolejka, zobaczcie, trzeba będzie odstać, ale warto. Lodziarnia Lucynka przyciąga tutaj bardzo wielu klientów. Chłopaki już poszli klepać kolejkę i coś do siedzenia, a my się człapiemy. No i pozamawiane. Każdy sobie wybrał swój zestaw. Ci wszyscy wybrali firmowe. Krzyś skromniutko adwokata, a ja, że już jestem ta kopa, to sobie wzięłam kopę. No, to co się śmiejesz? To jest 60, do kopy ci jeszcze brakuje. Oczywiście, że mi brakuje do kopy. Ja dopiero teraz będę wiedziała, że żyję. Podobno mówią, że po tej 20 dopiero się życie zaczyna. Po 18. Nie no, już sobie dodałam 2 lata. No ileż można mieć pod rząd 18 lat, Agnieszka? No zlituj się. Ty masz 18. Dobra, to ja mam 18. Ty masz 18. Artura, ty co tak uciekasz? Ja? Co tak, 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 tak? Tu. Pokaż nam się. O, to jest Arturek. Jest Arturek. No. Ale ten ludzie spieszy. Dobra, no właśnie. Jest chyba kokosowy. Ja nie wiem, wiesz, jest naprawdę. Nie wiem, jaki smak jest. Nie wiem. Kokosowy. Tak? A ja powiem coś, że to trzeba mieć w głowie, żeby 440 km jechać na takiego pysznego loda. No właśnie, i Artur. Czekaj, bo ja tutaj dam. I jak tutaj ci, bo ja zawsze mówię, że tutaj są najlepsze lody, no oczywiście widzowie mają swoje gdzieś tam miejsca na też najpyszniejsze lody, ale jak ci smakują tutaj te z Mieszkowic? No bardzo pyszne, jeszcze nigdy w życiu takich dobrych lodów nie jadłem, w tak miłym towarzystwie jak tutaj się znajdujemy. A żona Agata jak mówi, pyszne? Super. Nie pokazuje, wedle życzenia nie pokazuje, ale głos mówi super. Tak, jest smaczne. Krzyś też mówi, że jeszcze tutaj na tych lodach nie był. I jak? Za nie mówiłem. Pierwszy raz w życiu. Nie wiem, co powiedzieć. Jedziemy teraz do Porzecza na Wydmy. Nie mam mikrofonu, ale mam nadzieję, że słychać. Robimy Krzyśkowi żart. On nie wie. Z tyłu do zderzaka przyczepiliśmy mu balony i będzie jechał przez wszystkie wioski z balonami. Później jego mina będzie bezcenna. Dobra, jedziemy, bo nic nie wie. Jedziemy na Wydmy. Krzyś pyta się, z czego żeśmy się śmiały. Ja mówię, że za chwilę się dowie. I on sobie śpiewa, będzie się działo. No będzie się działo, jak się zatrzyma tam w Porzeczu na Wydmach i się dowie, z czego my się śmialiśmy. Ze mnie. Nie z ciebie, słuchaj. To się dopiero dowie. Mam się bać. Artur, a ty wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Co ty chcesz? Nowożeńcy napisała? Nie wiem. Kto? Nie. Nic nie ma, o co wam chodzi? Zresztą nic nie było. Wszystko jest udokumentowane na tej oto kamerze. Co tutaj było? Krzyś tylko w pewnym momencie powiedział, coś stuknęło. Agnieszka po tym przejechała. Z balonami jechałeś. Z wioską balonków. I chcesz to kurde tak stukło, bo balon pewnie poleciał. Ta pani? A to tu może być taki dziecinny. A to ja Adzia widziałem, to jego robota. Nie. Jechał z różowym balonem. Przepraszam, a z jakiej to okazji? Z okazji tego, że kochasz różowy kolor. A my cię bardzo lubimy. I z tej okazji, że wszyscy
jesteśmy dziećmi. I Krzyś jechał z różowym balonem. Niedobrze mi, niedobrze mi. I teraz już nie powiesz, że nie lubisz różowego. Jest mi niedobrze, naprawdę. A ja? To jest jakiś rezerw? Różowej pończochy. I teraz dla wszystkich fanów pszczelarstwa i miodobrania. Gdzie? Świat, w którym maśla dzieje się. Malinka pszczółka mieszka w nim. I wszyscy razem! Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maje znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Maju, przyjaciółka Maja. Maju, 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 zobaczymy dziś. Fajnie było, nie? Zrobiliśmy Krzysia na maksa z tym różowym kolorem. Śmiechu było później naprawdę co niemiara, jedno z drugiego, żeśmy się nawzajem tutaj śmiali, było bardzo, bardzo wesoło i tak naprawdę powiem wam, że jestem szczęśliwa. Ja tutaj bardzo dziękuję, że mam takich przyjaciół, dziękuję wam wszystkim, a tak chyba najszczególniej tutaj ja i w imieniu Krzysia, Agaty i Artura, Agnieszce za to, że przybyła, bo do końca ja czułam, że ona będzie, czułam podświadomie, ale to nie było takie oczywiste, bo ona walczy, walczy i dzisiaj jest poniedziałek, jest już po kolejnej wizycie w szpitalu w Poznaniu. Agnieszko, trzymaj się. Nie jesteś sama, kochanie. Jesteśmy tutaj wszyscy z tobą i widzowie i dasz radę. Damy radę. Przejdziemy to razem. To nie jest koniec świata. To wszystko się dopiero zaczyna i to, co najlepsze, jest przed tobą. Nie możesz się poddać. Nie możesz płakać. Nie możesz myśleć, że coś się kończy. To się dopiero zaczyna. I tak naprawdę dostałam piękne prezenty. Ja nie lubię takich uroczystości. Lubię w ciszy, lubię w spokoju. I ten film powstaje tylko z szacunku do was wszystkich, widzowie, do moich przyjaciół, mojej kochanej rodziny i tutaj wszystkich otaczających mnie ludzi, bo SMS-ów, życzeń było ogrom. Na wiele nie odpisałam, na setki nie odpisałam. Dlatego robię ten film, aby wszystkim podziękować, żeby nikt nie czuł się naprawdę pominięty. I najpiękniejszym prezentem jest to, że jesteście wy, widzowie, i to, że byliście wy, moja rodzino, przyjaciele, wczoraj ze mną. Nieważne są prezenty, nieważne jest, ile tego jest, co jest ważne, kto z nami w tym dniu jest. Odcinek taki krótki, może chaotyczny, bo tak naprawdę powiem wam, że nie wiem, jak ten odcinek zrobić, jak do niego podejść, jak wam podziękować wszystkim za całe dobro, serce, za to, że jesteście ze mną. Taki chyba spontaniczny, prosty, z tej radości, z tego zaskoczenia ja nie wiem, nie potrafię podziękować. Jedynie tylko mówiąc zwykłe słowa, takie skromne, proste. Dziękuję, po prostu dziękuję za wszystko, za to, że jesteście po raz kolejny, to już powtarzam. Ptaszki pięknie śpiewają i tak naprawdę urodziny, jakieś takie dni wyjątkowe mamy cały rok. To nie jest tylko te kilka godzin i coś się kończy. To wszystko zostaje tutaj, w środku w nas, w naszej pamięci, w zdjęciach, w nagraniach. I tego właśnie wam życzę, żebyście świętowali swoje święta, święta waszych bliskich,
cały rok cieszyli się tym, szanowali przede wszystkim to, co macie. Nie gońcie na ślepo, nie wiadomo za czym, za pałacami, za drogimi prezentami. Dbajcie o to, co najważniejsze, o was wszystkich i o przyjaciół, o rodziny, o tych najbliższych. Tego wam, kochani, z całego serca życzę na każdy dzień waszego święta, bo każdy dzień naszego życia jest naszym wielkim świętem. Świętujcie, radujcie się i odnajdujcie radość dziecka w sobie na każdym etapie życia. Póki żyjemy, bo pamiętajcie, że zmierzamy do mety, a tam zaczyna się nowe, kończy się to, zaczyna się nowe. Życzę wam jak najpiękniejszego dążenia do mety. Do następnego! Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Szabada, szabada!